Franciszek Pieczka, to są słowa, które otwierają właściwie taką wielką księgę życia człowieka, bardzo dobrego, wielkiego, kochanego. No, właściwie to można powiedzieć, że to był mój najbliższy w ciągu z tych ostatnich 10 lat przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, który uczył mnie żyć, jak żyć w prawdzie i pokorze, jak rozumieć właściwie sztukę. To odejście Franciszka było dla mnie takim szczególnie bolesnym doświadczeniem, bo tak jak powiedziałem, była mi to najbliższa postać z teatru i nie tylko z teatru, bo właściwie uważałem Franciszka i jego rodzinę no, za taką swoją drugą rodzinę w Warszawie. Poczynając właśnie spotykaliśmy się najczęściej w Godowie, ale też właśnie w Falenicy w jego domu, oczywiście tak samo w Krakowie. Peregrynowaliśmy razem właściwie po całej Polsce. I nigdy nie odmawiałeś spotkań, ale właściwie to tak chciałbym powiedzieć o nie tylko o przyjacielu, ale też o wielkim aktorze, który pozostawił tak wspaniały ślad w teatrze, w filmie, w telewizji, w radiu. Pierwsze moje zetknięcie się z Franciszkiem Pieczką to oczywiście było już legendą teatru i filmu, to młodzieńcze spotkanie i chłopieńcy zachwyt nad rolą Gustlika w serialu Czterej Pancerny i Pies. Ale gdy zacząłem się pasjonować teatrem, historią teatru polskiego, a szczególnie dziejami sceny krakowskiej, to miałem już tę świadomość, że Franciszek Pieczka tworzył legendę sceny nowochódzkiej, Teatru Ludowego, Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego. Tam stworzył wiele wspaniałych ról, które weszły do historii polskiego teatru. Mogę wspomnieć Lenniego w Myszach i Ludziach Steinbecka, Regimentarza w Śnie Srebrnym Salomei, Dżumę w Stanie Oblężenia, generała Barcza w Radości z odzyskanego śmietnika, Chorodniczego w Rewizorze Gogola. Wszystkie jego role, tak teatralne, jak i filmowe, ja uważam za takie psalmy, jakby można powiedzieć, relikwie święte teatru i filmu. Można tak określić, bo rzeczywiście był to taki prawdziwy aktor Pana Boga. Franek był dla mnie, a w sercu pozostanie, człowiekiem, który z ogromną miłością patrzył na drugiego człowieka. Opowiadał za pomocą postaci, które kreował, losy i dzieje świata. Chciał ten świat godnie i pięknie pokazać. Powiedziałem kiedyś o Franciszku, cytując wielkiego aktora Stefana Jaracza, jego testament, że był on najbliżej ideału. Tak, ideału jako człowiek i jako artysta. Poprzez to, że miał prawy charakter, pogodę ducha, miłość do ludzi, wielką pokorę, pracowitość, pobożność i taki swoisty altruizm, który w nim był. Nawet to się tak jakby przelewało z niego jak ze złotego dzbanka. Tak, Franek był takim źródłem czystej, krystalicznej wody. To dlatego tak wiele osób lgnęło do niego, chciało się z nim przebywać, bo rzeczywiście przebywanie z Frankiem stwarzało taką aurę radości, szczęścia, że obsujesz z prawdziwym człowiekiem, który może być naprawdę twoim przyjacielem. Może Franek dzisiaj powiedzieć za poetą, że tylu ludzi wyrastało koło mnie i przeze mnie i ze mnie poniekąd. Stałem się jakby łożyskiem, którym przetacza się żywioł, na imię mu człowiek. Ale skoro ja także jestem człowiekiem, czyż natłok tych innych ludzi mnie samego nie wykrzywił? Nie, nie wykrzywił. Nie wykrzywiło go aktorstwo, nie zdeformowało go aktorstwo, jego pięknego człowieczeństwa, jego dobrego charakteru ani trochę. To niezwykle, że można uprawiać taki zawód trochę narcystyczny, bo on nie uważał, że aktorstwo jest powołaniem, że jest zawodem jak każdy inny, prawda, że idzie się na szychtę, a my inaczej postrzegamy oczywiście świat aktorów, prawda. On chciał pokazywać przez swoje postacie świat lepszym, a może i przez to mądrzejszym. Aktor nie był dla niego sumieniem narodu, ale w jakimś sensie trochę takim małym przewodnikiem, cichym przewodnikiem po dobrych ścieżkach życia. Tak uważał Franciszek w swojej skromności. Był cudownym i niepowtarzalnym przyjacielem. Miał wielkie poczucie humoru, miał swoje przyzwyczajenia. Pamiętam na jednym z wyjazdów, to taka prywatna opowiastka, no niestety nie lubił ruskich pierogów i był wtedy taki troszkę nieszczęśliwy, więc na szczęście pani znalazła inne i wtedy powiedział, no mógł czegoś nie lubić. Natomiast generalnie nic go nie drażniło, nic go nie denerwowało, był bardzo opanowanym człowiekiem i wszystkie te wspaniałe wartości wyniósł ze swojego domu rodzinnego, z Godowa. Był człowiekiem wielu talentów. Nigdy o nim o nich nie mówił, prawda? Bo był człowiekiem tak utalentowanym, że potrafił sobie, nie wiem, naprawić wiele rzeczy w domu sam i naprawdę nie sprawiało mu to żadnego problemu.
Franciszek był takim diamentem, nie topazem, nie korundem. Z niego emanowała wielka prawda, o której to pięknie właśnie w mojej książce powiedział Jan Nowicki. Natomiast Franciszek powiedział w ten sposób, że zawsze chciał przekazywać ludziom prawdziwą sztukę, prawdziwe życie pełne miłości do człowieka. Franiu, dziękuję Ci za to, że mogłem być tak zwanym Twoim reżyserem, kiedy wcieliłeś się w symboliczną postać doktora Tytusa Chałubińskiego w Beneficie pod Tatrami. Za moje wzruszenia, gdy czytałem laudację na Twoją cześć na Uniwersytecie Śląskim, kiedy za swoją śląskość dostałeś nagrodę imienia Juliusza Ligonia. Dziękuję Ci za to, że tyle razy mogłem stać przy Tobie na scenie dożynkowej w gminie Godów aż 7 razy i że wtedy wręczano mi tytuł ambasadora Twojej gminy, byłeś też ze mną. Zdarzyło Ci się tylko 2 razy nie być na różnych moich uroczystościach i wtedy przysyłałeś zawsze listy, które w Twoim imieniu czytał Marian Dziędziel. Darku kochany, szanowny jubilacie. Historia teatru i filmu polskiego została wzbogacona Twoją wiedzą. Przedstawienia teatralne pozostają w pamięci tylko dzięki takim znawcom i miłośnikom teatru, jak Twoja zacna osoba, drogi jubilacie. Cieszę się, że spotkałem Ciebie na mojej drodze i że cząstka moich aktorskich peregrynacji została utrwalona. Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc w moim bycie aktorskim. Kochany Darku, luty to miesiąc, gdzie starzyk, to jest właśnie to słowo, grzeje się przy piecu. Wybacz za tę moją nieobecność. Zapraszam i jestem na Twoim jubileuszu myślami i sercem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników tej wyjątkowej uroczystości. Franciszek Pieczka, Warszawa, luty 2020 rok. PS. Wychylam lampkę szampana na Twoją cześć. Dziękuję Ci też, Franiu, za naszą książkę, jej tak wysoką Twoją ocenę, za te wywiady, gdzie mówiłeś o rzeczach ważnych w Twoim życiu i pracy. Zawsze było mi miło Ciebie słuchać, gdy opowiadałeś czy to o Konradzie Swinarskim, czy o swojej śląskiej wodziące, a ten napisany przez Ciebie własnoręczny przepis będzie mi Ciebie przypominał, a Twój charakter pisma będzie świadczył o tym, że słowa to napisał ktoś dobry i piękny jak chleb. Dziękuję Ci za to, że mogłem tyle razy, nie zliczę ile, być gościem w Twoim domu w Falenicy, stając się domownikiem, jadąc z Tobą posiłki w kuchni, w salonie, siedząc na tej ławeczce, którą dostałeś od Godowian, czy w Twoim pokoju, gdzie siedziałeś i oglądałeś telewizor. To Kolski powiedział, że powinna być taka miara jedna pieczka, czyli to jest jakaś miara serdeczności, pokory, pracowitości, bo rzeczywiście to, co Ciebie cechuje jako człowieka, jako artystę, to poza pracowitością, talentem jest ta wspaniała pokora i taki niesamowity szacunek i spokój wewnętrzny, i jednocześnie to wspaniałe podejście do świata, do ludzi, nie tylko do rodziny. Nigdy nie upadałeś, nawet po awanturze w ciągi. Kartotekę miałeś zawsze czystą, a orzenek wspaniały. Pokazałeś swą żelazną konstrukcję charakteru. Odpędziłeś czarownicę z Salem, wroga ludu. Nie byłeś nigdy skąpcem, zawsze mówiłeś, tu się urodziłem, na Śląsku, w Godowie. Jakie to wszystko sympatiko. Nad Olzą, Piotrówką, skąpany w ogniu czystości natury, przenosiłeś swą charyzmą potem góry. Kochając rodzinę i w dniu powszednim, słońce wschodziło nie tylko raz na dzień dla Ciebie. Byłeś i jesteś perłą w koronie aktorstwa, a mimo grzechu odmawiałeś paciorki jednego różańca. Mimo ciosów życia byłeś blisko, coraz bliżej swojej ziemi obiecanej. Zdążyłeś na odsieć w jednorę, w potopie słów i myśli mądrze wypowiedziane. A gdy sprawa się rypła, żeś tak wielce utalentowany, usiadłeś na ławeczce jako Staw Japycz ukochany. I tak kolejne pokolenia uczą się od Ciebie historii nie tylko kina w Popielawach i Teatru Narodowego, a kamera ich marzeń, losy Twych świętych ukazuje. Bo byłeś świętym Piotrem, świętym Rochem, pustelnikiem czy samym Panem Bogiem. To żywot Mateusza, Jancia Wodnika, niech Twe dobre serce jeszcze 100 lat nam pika. A jakże prosta jest ta aktorska arytmetyka. Jesteś już w legendzie, bo znalazłeś swój rękopis, a Twoja kareta przez 9 mostów do domu pędzi, do Godowa, do Falenicy. Franciszek Abel, Franciszek Lalik, kolejarz Franek, sołtys Franek, Franek Gąsienica, Franciszek Pasternik, Franciszek Alba, król i aktor, Franciszek Pieczka. Zelwer miał rację, ale drogi nasz Franciszku, pora już skończyć te deliberacje. Kawalerze Orderu Orła Białego, wracamy dziś późno do domu Twego. Wypijmy dziś wszyscy za Twoje zdrowie, niech znikną z serc naszych wszelkich troski i niepokoje.
za sprawą twojego talentu w cudzie uczestniczyć będziemy, a w hotelu pod żyrafą i nosorożcem potem odpoczniemy. I to by było na tyle, drogi jubilacie, widzisz nas wszystkich bliskich w tej pięknej armacie. Nie z czołgu ona tylko z serca płynie, po śląskiej i polskiej twojej krainie. I taka jest, proszę państwa, prawda o Franciszku Piecce. Przynoszę ją teraz w tej mojej teczce. Teczka numer jeden, wszystko z pamięci. I wydaje mi się, to co do tej pory zrobiłeś dla teatru, dla aktorów, dla reżyserów, dla teatru jako takiego, to jest niezmiernie, niezmiernie cenne. Nie mówię tego, że tak sobie usiedli i tak sobie tutaj kadzą, ale to jest obiektywne stwierdzenie. I ja dziękuję losowi, że mi z tą muzyką. Dziękuję ci, Franku, też, że zgodziłeś się na te dwa filmy o twoim pięknym życiu, bo byłeś człowiekiem tak skromnym i zbraniałeś się, aż w końcu mogłem cię przekonać i powstał piękny dokument o tobie i twojej rodzinie, który daliśmy z jego realizatorem Romkiem Onusiewiczem tytuł Król i Aktor, nawiązując do tytułu sztuki Romana Brandstettera. Ja jestem razem dalej z moją rodziną, to znaczy z moim synem, z moją synową, która jest znakomitą synową, z moimi wnukami, żyjemy w jednym domu i mam ten komfort obcowania z moimi wnukami, którzy są bardzo inspirujący. Jak nie mają już tego, mopsie to nazywa coś obiciego, tak? To jego się za ogon chwyta i jeździ się po ogonie. Pierwszy filmak jest miłość. Pamiętasz, jak próbowałeś mi zrobić zdjęcia albo kamerą je nagrywać? To były awantury i skwaszona mina, na każdym zdjęciu skwaszona mina i niezadowolona. Ale raz jak ci kazałem odgrywać scenki. Kiedy że znikało, ja robiłem stopkę. A, tak, tak. Że tu miałeś tak. Piłeczkę czy coś tak. Takiego. I potem ta piłka znikała i zagrała jak konka. A tu jestem w więzieniu z... A tu z Bąkiem, ale nie napisane co. To było jakiś kradzież jakiegoś tam obrazu, nie przypomnę sobie. Jakby był z nami w tej chwili Dariusz, przyjemny, miły kolega Dariusz Domański, to na pewno by wszystko powiedział. On jest chodzącą encyklopedią, chodzącą wiedzą o filmie, o teatrze polskim. Dziękuję ci też, Franku, za tego twojego ostatniego wspaniałego króla Lira i że zgodziłeś się na pracę w Teatrze Polskiego Radia i że też miałem swój mały w tym udział. A przede wszystkim dziękuję ci za to, że mogłem towarzyszyć ci we wszystkich twoich poczynaniach zawodowych, że w ostatnich 10 latach obdarzyłeś mnie tak wielkim zaufaniem. Jest taka linia, która łączy Kraków, Godów i Falenica. Ta linia to Franciszek Pieczka i Dariusz Domański. Tak kiedyś powiedziałeś. Dziękuję ci z całego serca, mój przyjacielu.